Przy muszli koncertowej po raz kolejny tego lata zrobiło się tłoczno. Wszystko to za sprawą atrakcji, które przygotowali organizatorzy muzycznych czwartków. Nie wiem, czy mogę powiedzieć, że atrakcją było to, że dzisiaj mieliśmy dzielnicowych. Była taka akcja Poznaj swojego dzielnicowego. Jak dzielnicowy może Ci pomóc? Mieliśmy tu 5 przedstawicieli dzielnicowych z ulotkami, z każdym reprezentantem swojej dzielnicy i można było im zadawać pytanie, jak pracują, na czym polega ich praca, jak można się do nich zwrócić o pomoc. Więc to chyba było fajne. Między innymi też również propagowali akcję Bezpieczne wakacje, tak? Były też arkogogle, narkogogle jak poprzednio. Jak zwykle mieliśmy malowanie buzi, to jest taka jednak atrakcja, która każdego tak pobudza i tak nas koloryzuje, że jest fajnie. No i teraz szykujemy się do zespołu Zachlada. Zespół jest z Warszawy, to jest taki bardzo klimatyczny zespół. Specyficzny, nawet nie wiem jak określić ich rodzaj muzyki. Mam nadzieję, że temu gronu, który tutaj z nami pozostał, że to się ta muzyka, że ta muzyka się im spodoba. No zobaczymy jak wyjdzie. Gramy parę lat już, wydaliśmy 2 płyty. I myślę, że tutaj nas jeszcze nie słyszano, ponieważ w Zawierciu jesteśmy pierwszy raz z tym bandem, ale bardzo się cieszymy na to. Tematyka tekstów, one krążą gdzieś wokół egzystencjalnej sytuacji jednostki, to chyba tak mniej więcej. Taka bardziej refleksyjna? Bardzo refleksyjna. Wydaje mi się, że refleksyjna gdzieś w dużej mierze o poezję zahaczająca. Ja jestem poetą. My nie targetujemy, nie tworzymy sobie grupy docelowej, do której mamy dotrzeć. Mamy też świadomość tego, że nie jest to muzyka dla każdego, ale przede wszystkim mamy, znaczy nie ograniczamy też się w przekazie, w komunikacji po to, żeby wśród każdej społeczności wyłowić 1, 2, 5 osób, 10, 15 i tak sobie po prostu funkcjonujemy. Pamiętajcie, że ostatnie muzyczne spotkanie już 7 września. Ten bohater ginie w pierwszej minucie filmu. Jest podrzędnym draniem z podrzędnego gangu. Ten bohater nieistotny, ten bohater bez wyboru. Tu nie będzie żadnych przemian. Drani w świętych. Zapomnisz go już w drugiej minucie filmu. Miał przesunąć czas o promil, chwilę go potoczyć.